Jeszcze sekundkę. Szanowni Państwo, otwieram 49. sesję Rady Dzielnicy Bęba. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc i proszę o ciszę. Szanowni Państwo, jesteśmy na... Przepraszam bardzo Państwa, proszę o zajęcie miejsc. Rozpoczynamy sesję. Szanowni Państwo, będziemy sprawdzać kworum. Proszę o wciśnięcie przycisku kworum w tablecie. Wszyscy wciskamy. Jeżeli ktoś z Państwa się... Oj, oj, oj. Szanowni Państwo, proszę potwierdzenie obecności przyciskiem kworum w tablecie. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma tabletu, to proszę bardzo się logować, że tak powiem, analogowo. Kworum. Pani Wioletta Borecka, proszę o potwierdzenie obecności. Pozwolisz? Pani Wioletta Borecka potwierdziła obecność. Pana Borskiego, pana Lantowicza nie widzę, pani Szułotygowskiej nie ma. Pani Marta Sylwestrzak widziałem, ale... A, jest pani, proszę, potwierdza obecność. To wszystko, dobra. Szanowni Państwo, mamy kworum, przechodzimy do przyjęcia porządku. Pierwsza pani Magdalena Gogol w imieniu Komisji Inwestycji. Bardzo proszę. Dzień dobry panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście. W imieniu Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego, która w poniedziałek podjęła stosowną uwagę, proszę o rozszerzenie porządku obrad, o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki, część 2, osiedle Przyjaźń. Dzisiaj Komisja Inwestycji zaopiniowała pozytywnie ten projekt i chciałabym, żebyśmy mogli dzisiaj jako Rada się na jego temat wypowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Długo czekaliśmy na ten projekt i na możliwość opiniowania go, więc jak najbardziej zasadny wniosek komisji. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś propozycje zmian? Pan Łukasz Lorentowicz, proszę. Szanowni Państwo, ja Państwu przesyłałem dzisiaj drogą mailową, czyli taką samą, jaką do tej pory Państwo dostajecie wszelakie dokumenty i projekty. Projekt stanowiska klubu Wybieramy Bemowo w sprawie przywrócenia albo w sprawie programu Otwarte Boiska, szeroko rozumianego. Dostajecie Państwo to wszystko w wersji elektronicznej wcześniej, dzisiaj w czasie dnia, więc myślę, że ten wymóg zapoznania się z tym zawczasu każdy z Państwa miał chyba jeszcze w lepszej formie w praktyce niż w przypadku druków, które są przesyłane przez Biuro Rady. Serdecznie Państwa proszę o poparcie tego typu stanowiska i tego stanowiska samego w sobie i wprowadzenia samego tego stanowiska do porządku obrad. Wydaje mi się, że sprawa jest istotna. Każdy z Państwa wie o tym, że co jak co, ale Otwarte Boiska to program, który na stałe zagościł w placówkach na terenie dzielnicy Bemowo, a z informacji, którą mamy z Komisji Sportu,
mogłoby wynikać, że w tym roku z uwagi na to, że stawki są nie rewaloryzowane w jakikolwiek sposób, tego programu fizycznie nie będzie. To znaczy, no niestety, ale wygląda na to, że w tej chwili zarząd jakby planował oszczędzać, ale w pierwszej kolejności nie na swoich wydatkach, tylko na zdrowiu mieszkańców Bemowa. Mam nadzieję, że dzięki takiemu stanowisku, które dzisiaj zabrzmi z Państwa ust, w praktyce to się zmieni i zarząd się zreflektuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje zmian w porządku? Nie widzę, więc będziemy głosować. I tak proszę bardzo, żebyśmy... Przepraszam. Dobrze, okej. Okay. Proszę Państwa, musimy jeszcze raz sobie sprawdzić kworum. Zmieniła się liczba radnych na sali, w związku z tym radni, którzy do tej pory nie brali udziału w sprawdzaniu tego kworum, nie mieliby możliwości oddania głosu. Także jeszcze raz... Co? Nie wiem. Szanowni Państwo, bardzo proszę... Szanowni Państwo, sprawdzam... Szanowni Państwo, proszę o przyciśnięcie przycisku kworum w Waszych tabletach. I teraz analogowo, to dobrze. Rozumiem, że Pani Anna Wośko-Matryba potwierdza obecność. Tak, dobrze. I to wszystko. Dziękuję bardzo i dlatego teraz możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem punktu projekt planu zagospodarowania, projekt miejskowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jolonki, część druga, rejon osiedla Przyjaźń, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani Anna Wośko-Matryba. Pani Anna Wośko-Matryba za. Za 20 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. I teraz kolejna sprawa, czyli wprowadzone stanowisko w sprawie pilnego przywrócenia programu Otwarte Sale Boskich Szkoła. Kto jest za przyjęciem, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani Halina Molka, to proponuję analogowo. A już dobra, już się udało. Pani Joanna Wośko-Matryba. Pani Joanna Wośko-Matryba przeciw. Za 8 radnych, 11 przeciw, punkt nie został wprowadzony do porządku. I tym sposobem będziemy głosowali cały porządek po tych zmianach, po tej zmianie. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku po zmianach, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani Halina Molka, przepraszam. No rozumiem, to proponuję... Udało się. Dobrze. Pani Anna Wośko-Matryba za. Dziękuję bardzo. 17 radnych za, 3 przeciw. Porządek został przyjęty. Przechodzimy do jego realizacji. Szanowni Państwo, jednej rzeczy tylko nie powiedzieliśmy, w którym to punkcie porządku. Powiedzieliśmy? Trzecim. A, no to dobrze. Jest okej. Okay. Dobrze. No to jeżeli tak, to przepraszam za to, że robię zamieszanie. Szanowni Państwo, ja witam tutaj gości. Panią Annę Mierzejewską, Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Północ w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. Witamy Panią Aniu. Witam Panią Karolinę Pawla, głównego specjalistę w tym Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Północ w Biurze Architektury. Witam Panią Urszulę Potapowicz-Trębacz, głównego specjalistę w Wydziale Projektów Planów Miejscowych Północ w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego. Szanowni Państwo, kto będzie przedstawiał materiał? Jezu. Za szybko.
Za szybko, przepraszam. Ja naprawdę chyba za szybko dzisiaj tę sesję trzeba poprowadzić. No, jesteśmy jednak w punkcie przyjęcia porządku obrad numer 2, także jeszcze raz Państwa powitam, będzie jeszcze sympatyczniej. W związku z powyższym, że jesteśmy w punkcie przyjęcia porządku, przyjęcie protokołu sesji Rady Dzielnicy z dnia 19 października. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Adam Niedziałek za, tak? Pan Robert Podpoński? Protokół, okej, nie głosuje pan, dobrze, okej, rozumiem. Pani Joanna Wośko-Matryba? Za. Dziękuję. Kończymy głosowanie. Za 18 radnych, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu, protokół został przyjęty. No i tym sposobem przechodzimy do projektu planu. Jeszcze raz witam szanownych gości. Bardzo nas to cieszy, że w końcu możemy porozmawiać o tym planie. Witam oczywiście mieszkańców osiedla Przyjaźń tutaj, którzy będą z pewnością chcieli zabrać głos w tej sprawie. Szanowni Państwo, no, długo to trwało, ale w końcu jest. Kto będzie przedstawiał? Pani Anna? Prosimy panią Urszulę Potapowicz, główną projektantkę. To będzie miało charakter prezentacji. Dobrze. Okay. Szanowni Państwo, w imieniu zespołu projektowego przedstawię projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki, część druga, rejon osiedla Przyjaźń. Projekt planu sporządzony został na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 2006 roku z późniejszymi zmianami. 3 z 4 części planu zostały już uchwalone. Na niebiesko oznaczone są granice procedowanej obecnie 4 części obejmującej rejon osiedla Przyjaźń. Obszar projektu planu obejmuje powierzchnię prawie 35 hektarów. Od północy ograniczony jest ulicą Górczewską, od wschodu terenami kolejowymi, od południa terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a od zachodu ulicą Powstańców Śląskich. Obszar położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza dzielnicy Bemowo oraz stacji metra Bemowo. Projekt planu sporządzony został w oparciu o ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy z 2006 roku. Zgodnie z ustaleniami studium, obszar opracowania położony jest w strefie miejskiej, w której istotne jest między innymi utrzymanie i rewaloryzacja historycznie ukształtowanych układów urbanistycznych oraz wykształcenie centrów dzielnicowych i lokalnych. Znaczna część obszaru planu położona jest w jednostce terenowej M2-12. Są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których ustalono priorytet dla lokalizowania funkcji mieszkaniowej oraz niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, a także dopuszczono lokalizowanie funkcji usługowej. Teren w południowo-wschodniej części obszaru znajduje się w jednostce US-12. Są to tereny przeznaczone pod usługi sportu i rekreacji. Północno-zachodnia część obszaru
położona jest w jednostce terenowej C20. Mają być to tereny wielofunkcyjne, tworzące centrum dzielnicy. Ulice Powstańców Śląskich oraz Górczewska stanowić mają główną przestrzeń o charakterze reprezentacyjnym oraz ciągi wielofunkcyjne. Częścią układu komunikacyjnego jest także projektowana poza wschodnią granicą planu trasa NS. Od północy projekt planu graniczy z planem obszaru Jelonki część pierwsza, rejon ulicy Górczewskiej. Od wschodu z planem rejonu ulicy Olbrachta, a od południa z planem obszaru Jelonki część trzecia, rejon placu Kasztelańskiego. W granicach opracowania obowiązują ustalenia dwóch planów miejscowych. Planu obszaru osiedle Przyjaźni 1 w gminie Warszawa-Bemowo, plan w całości leży w granicach opracowania oraz ustalenia planu obejmującego teren Park Górczewska, rejon ulicy Muszlowej Czumy. Ten plan obejmuje fragment ulicy Powstańców Śląskich. Obszar opracowania został włączony w granice Warszawy w 1951 roku. Rok później na terenach użytkowanych rolniczo powstało osiedle Przyjaźń dla budowniczych Pałacu Kultury i Nauki. W 1955 roku po zakończeniu budowy pałacu osiedle przeznaczono na domy studenckie dla studentów oraz pracowników naukowych warszawskich uczelni. Do dziś zachowała się znaczna część osiedla, to zabudowa oznaczona kolorem niebieskim. W latach 90. XX wieku u zbiegu ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Górczewskiej powstał ratusz dzielnicy Bemowo, a także 3 czterokondygnacyjne domy studenckie. Układ urbanistyczny osiedla oraz budynek kinoteatru Karuzela ujęte są w gminnej ewidencji zabytków. Nadal funkcjonuje wytyczony wówczas układ komunikacyjny i struktura przestrzenna. Ważnym komponentem obszaru jest zieleń. Dzięki dużemu udziałowi zieleni obszar ten jest cenny przyrodniczo i pełni istotną rolę w kształtowaniu lokalnych powiązań przyrodniczych. Projekt planu. Do wyłożonego w 2015 roku projektu planu wpłynęło 387 uwag. Z tego prawie 90% odnosiło się bezpośrednio do dzisiejszej części drugiej, rejon osiedla Przyjaźń. Główne zmiany w obecnej części drugiej w stosunku do projektu wyłożonego w 2015 roku to uwzględnienie w przeznaczeniu terenu zabudowy mieszkaniowej, powiększenie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, skorygowanie układu ciągów pieszojezdnych i wydzielenie części z nich jako odrębne tereny, dopuszczenie realizacji zabudowy na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscu kortów tenisowych oraz wydzielenie w północno-wschodniej części obszaru planu terenu zieleni urządzonej parku. Główne założenia projektu planu to zachowanie i ochrona układu urbanistycznego oraz zabudowy osiedla Przyjaźń, a także funkcjonalno-przestrzenne ukształtowanie rejonu zbiegu ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Górczewskiej jako centrum dzielnicy. Projekt planu zachowuje istniejący układ urbanistyczny oraz zabudowę. Przekształcenia zagospodarowania możliwe są głównie w północnej części obszaru. Wzdłuż ulicy Górczewskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Dzielnicy Bemowo oraz stacji metra wyznaczono tereny zabudowy usługowej oraz, zgodnie ze stanem istniejącym, tereny zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług. Zabudowa tworzyć ma pierzeje miejskiej ulicy oraz właściwą oprawę dla bardzo eksponowanej i znaczącej przestrzeni, zarówno w skali dzielnicy, jak i miasta. W tym rejonie zaprojektowano także teren zieleni urządzonej, park. W ważnym zarówno pod względem przestrzennym, jak też komunikacyjnie miejscu zaprojektowano plac miejski. Plac stanowić ma integralną część centrum dzielnicy. Jako ważna przestrzeń publiczna ma być szczególnie starannie zaaranżowany z dużym udziałem zieleni oraz ogólnodostępnymi usługami zlokalizowanymi w parterach sąsiednich budynków. Siatka ciągów pieszych oraz pieszojezdnych łączyć ma plac z osiedlem Przyjaźń, a także z terenami położonymi poza obszarem planu.
Drugi plac miejski zaprojektowano w północno-wschodniej części obszaru planu, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej stacji kolejowej, poza obszarem opracowania. Plac ma być zwornikiem ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w osiedlu Przyjaźń i poza jego granicami, jak na przykład ciąg pieszo-rowerowy w ulicy Górczewskiej. Domknięcie placu stanowić ma zabudowa o zmiennej wysokości, zharmonizowanej z oryginalną zabudową osiedla Przyjaźń. Na większości obszaru planu utrzymany zostanie ekstensywny charakter zabudowy. Utrzymano funkcję zamieszkania zbiorowego, hotele i akademiki oraz funkcję mieszkaniową, a także dopuszczono usługi. W południowo-zachodniej części obszaru ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej. W części centralnej, w miejscu istniejących budynków usługowych, m.in. dawnej stołówki, dawnej łaźni, kinoteatru Karuzela, wyznaczono tereny usług m.in. z zakresu nauki, kultury, turystyki, oświaty i gastronomii. Zachowano tereny sportowe, wyznaczając teren usług sportu i rekreacji. W zachodniej części tego terenu, w rejonie kortów tenisowych, dopuszczono możliwość powstania nowej zabudowy. Na prezentowanym slajdzie widoczny jest schemat funkcji terenów ustalonych w projekcie. Największa intensywność zabudowy oraz największa wysokość zabudowy ustalone zostały dla terenów w północno-zachodniej części obszaru w ramach kreowania centrum dzielnicy i reprezentacyjnej przestrzeni publicznej. Jednocześnie wyznaczono w tym rejonie teren zieleni urządzonej. Najwyższa, maksymalna intensywność zabudowy ustalona w projekcie planu to 2 i 2,5 w północno-zachodniej części. Dla przeważającej części obszaru wskaźnik ten ustalono na poziomie 0,6. Schemat maksymalnej wysokości zabudowy przyjętej w projekcie to największa maksymalna wysokość 18 metrów, poprzez 12 metrów schodzi do 8 metrów i taki parametr przyjęto dla przeważającej części obszaru. Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu wyznaczono zgodnie z ustaleniami studium oraz w nawiązaniu do parametrów zabudowy sąsiedniej. Dla większości terenów ustalono wysoki poziom udziału powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 40%. W części północno-zachodniej wskaźnik ten ustalony został w przedziale 20-40%. Jednocześnie w tym rejonie wydzielono teren zieleni urządzonej, dla którego minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej to 70%. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustalony został także dla placów publicznych, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i pieszo-jezdnych, a także dla terenów dróg. W planie zawarto szereg zapisów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Między innymi ustalono strefę ochrony układu urbanistycznego osiedle Przyjaźń, osiedle akademickie, której granice pokrywają się z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków. Jest to prawie cały obszar planu poza ulicą Powstańców Śląskich oraz pasem terenów wzdłuż wschodniej granicy. W obszarze strefy nakazano zachowanie i ochronę istniejącego układu i kompozycji przestrzennej osiedla. Zachowano i objęto ochroną całą historyczną zabudowę osiedla Przyjaźń, w tym budynek kinoteatru Karuzela. Nakazano także zachowanie i ochronę zieleni towarzyszącej zabudowie. Komunikacyjną strukturę osiedla stanowią ulica Powstańców Śląskich, ulica Górczewska, ulica Konarskiego oraz system ciągów pieszo i pieszo-jezdnych. W zakresie ruchu rowerowego projekt planu zapewnia siatkę powiązań we wszystkich kierunkach. W projekcie planu ustalono wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Nakazano ochronę istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni komponowanej. Wyznaczono rejony lokalizacji rzędów drzew mających szczególne znaczenie dla kształtowania przestrzeni ulic oraz wnętrz urbanistycznych oraz wskazano miejsca wymagające szczególnego opracowania. I kilka poglądowych ilustracji. To jest widok od ulicy Górczewskiej w kierunku Karuzeli. Widok od strony południowej na pierwszym planie Karuzela
tutaj widoczny teren zieleni urządzonej, ujęcie od strony południowej. W ramach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w ustalonym terminie wpłynęło 8 uwag, w tym kilka wielowątkowych. Uwagi dotyczyły następujących zagadnień: rozwiązań komunikacyjnych, ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie domów szeregowych oraz ustaleń z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Nieuwzględnienie uwag wynika z przepisów obowiązującego prawa, zasad ochrony kształtowania ładu przestrzennego, sprzeczności pomiędzy interesami poszczególnych mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Podsumowując, zapisy planu pozwolą na zachowanie i ochronę wartości historycznych oraz unikalnego charakteru osiedla, w tym także na ochronę oraz rozwój zieleni, przy równoczesnym umożliwieniu harmonijnego rozwoju oraz ukształtowania fragmentu centrum dzielnicy. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Pani projektant, czy ktoś z Państwa chciałby uzupełnić ten materiał? Pani Aniu? Nie? Wszystko wiemy, tak? To teraz opinia komisji. Bardzo proszę panią Magdalenę Gogol w tej sprawie. Dzisiaj odbyła się komisja i mamy jej stanowisko dzięki temu. Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego jednogłośnie zaopiniowała projekt pozytywnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do dyskusji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę, w tej sprawie chyba jest konsensus. Cieszymy się bardzo, że ten projekt faktycznie staje przed nami i będziemy mogli wyrazić swoją opinię. Miejmy nadzieję, że Rada Miasta szybciutko go przegłosuje i będziemy w końcu mieli ten plan, na który bardzo czekali mieszkańcy. Pani Aleksandra Krugły z osiedla Przyjaźń, inicjatywy osiedli Przyjaźń chciała zabrać głos. Tak, bardzo proszę Pani Aleksandro. Dzień dobry Państwu. Ja powiem szczerze, że jestem wzruszona i nie jest to jakieś wzruszenie przygotowane na tą okazję, tylko po prostu w imieniu podmiotów, mieszkańców, które są aktywne na osiedlu, mieszkańców i sympatyków inicjatywy Osiedle Przyjaźń, ale również Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Profesorskiego, chciałam bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować za to, że jesteśmy w tym momencie. I tym bardziej, że w tym roku, jak Państwo wiecie, osiedle kończy 70 lat. I tutaj po pierwsze wielkie słowa uznania dla osób, które praktycznie zdołały przygotować plan, który jest świetnym kompromisem między jakby różnymi wątkami trudnymi, które się ścierają na osiedlu. Bo z jednej strony nasze osiedle jest przede wszystkim zabytkiem, jest przede wszystkim dziedzictwem historii i tej trudniejszej, związanej z latami 50., ale również nie wszyscy z Państwa wiedzą, że w czasach komunistycznych na osiedlu działały dwie drukarnie bibuły, które o sobie nie wiedziały nawzajem, tak dobrze były zakonspirowane. Jest to też miejsce życia intensywnego, kulturalnego. Działa wiele inicjatyw, grupa śpiewu. Społeczność osiedla jest wspierana przez dzielnicę, jest wspierana tak naprawdę w ostatnich latach mamy poczucie, że jak wszyscy traktują osiedle ponadpolitycznie, mamy wsparcie z każdej strony polityki, jaką sobie można wyobrazić. I sam fakt, że jesteśmy tutaj i Państwo tak pozytywnie o tym planie się wypowiadacie. Chciałam powiedzieć, że my jako podmioty działające na osiedlu nie zgłosiliśmy do tego projektu planu uwag. Wśród 16 tych 8 uwag, o których panie wcześniej mówiły, było tylko nasze pismo, które było tak naprawdę podziękowaniem i apelem również do Państwa, aby ten plan jak najszybciej przyjąć, ponieważ jest on naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Oczywiście można by powiedzieć, że brakuje tam elementów, które z perspektywy partykularnych interesów nas, mieszkańców, mogłyby się znaleźć. To znaczy na przykład większa możliwość przekształceń domków. Natomiast zdajemy sobie sprawę jako mieszkańcy, jako osoby, dla których osiedle jest ważne,
że osiedle być może zostało wybudowane w polu, ale teraz znajduje się w całym sercu dzielnicy, znajduje się tuż przy stacji metra i jakby nie możemy oczekiwać, że po prostu będzie ono tylko i wyłącznie mentalnie prywatną własnością, chociaż tak nawet nie własnością osób, które je zamieszkują. Stąd mimo, że pewien niepokój wzbudziły zapisy dotyczące możliwości zabudowy wzdłuż ulicy Górczewskiej, to po analizach, którym poddaliśmy ten projekt planu, również skorzystaliśmy ze wsparcia ekspertów, którzy lepiej niż my znają się na poszczególnych dziedzinach i naprawdę ten plan chroni osiedle jako zabytek, chroni obecność mieszkańców na tym osiedlu. Dlatego chciałam bardzo poprosić o to, żeby ten plan został przyjęty i żebyśmy i również przy okazji poprosić o to, że jeśli Państwo zdecydujecie się przyjąć ten plan, żebyście Państwo też od razu pomyśleli troszeczkę dalej, ponieważ problemów osiedla jest jeszcze dużo i będziemy wdzięczni za jakby kontynuowanie tej życzliwej uwagi i pracy nad rozwiązaniem tych wszystkich problemów. Jeszcze raz bardzo dziękuję i liczymy na Państwa. Dziękujemy bardzo Pani Aleksandro. No my jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tutaj tą opinię wydać. Myślę, że ona będzie pozytywna, no ale nie będę uprzedzał wyniku głosowania. Szanowni, pan Adam Niedziałek chciał zabrać. Przepraszam, nie zauważyłem, że pan tutaj się zapisał do głosu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To oczywiście świetna informacja, dlatego że co do zasady każdy plan jest lepszy niż jego brak, bo to powoduje, że istnieje prawo lokalne, które dość precyzyjnie reguluje, co się na danym terenie może wydarzyć i to jest bardzo dobrze. A teraz pragnę Państwu zwrócić uwagę, że to jest w pewnym sensie dopiero początek drogi, dlatego że to, że nie da się w tej chwili, powiedzmy, że wprost wyburzyć tego osiedla, to jest jedno, ale to, że w to osiedle należy zainwestować dużo pieniędzy, to jest drugie. I teraz formuła zainwestowania tych pieniędzy, kto ma to zrobić, w jaki sposób, kto ma być tego beneficjentem i tak dalej, jest dopiero przed nami i jest do wypracowania. Także tutaj nie możemy w żaden sposób usiąść na laurach, dlatego że co my zrobiliśmy w tej chwili? My w tej chwili jakby zabezpieczyliśmy stan taki, jaki jest. W pewnym sensie chroniąc go też przed komercjalizacją. Co jest pozytywne w tym sensie, że charakter tej przestrzeni się nie zmieni, ona zostanie zachowana, przyszłe pokolenia będą mogły z niej korzystać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też musimy sobie zdać sprawę, że z drugiej strony jest to dla nas wyzwanie, dlatego że jakby poziom trudności większy się zrobił znacznie, jeśli chodzi o znalezienie jakiegokolwiek podmiotu, który będzie chciał tam zainwestować swoje pieniądze, bo można powiedzieć, że to już właściwie na pewno nie będzie żaden podmiot komercyjny, to musi być jakiś podmiot społeczny, prawdopodobnie państwowe, bo myślę, że nawet miasto stołeczne Warszawa miałoby problem z zainwestowaniem pieniędzy w tak duży teren i o takim charakterze, więc musi to być naprawdę duża inwestycja i jakby to jest kierunek, o którym trzeba myśleć, ponieważ jeżeli tego nie będziemy robić, no to możemy sobie wyobrazić sytuację, w której będziemy się cieszyć, super, zabezpieczyliśmy osiedle, przydzielenie jest bezpieczne, natomiast przez najbliższe 30 lat ono się po prostu ze starości zawali, jeżeli nie będziemy w nie inwestować. Także to jest sytuacja, w której jesteśmy, więc cieszymy się, ale to jest tylko impuls do dalszej pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Generalnie bardzo to, co pan radny mówi, jak najbardziej to jest prawda. Natomiast oczywiście bez tego planu nie jesteśmy w stanie zrobić tego kroku dalej, więc idziemy w dobrą stronę. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma innych zgłoszeń, to będziemy głosować ważną uchwałę, czyli opinię w sprawie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu gospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki 2, część druga, rejon osiedla Przyjaźń. I tak, Szanowni Państwo, ale najpierw chyba sprawdzimy kworum, bo się zmieniła znowu lista obecności. Także bardzo proszę o wciśnięcie przycisku kworum w swoich tabletach. Sprawdzę, czy wszyscy. Pani Wośko Matryba, bardzo proszę o potwierdzenie obecna. To wszystko. Dobrze. Szanowni Państwo, w związku z tym będziemy głosować projekt uchwały. Oczywiście zaznaczam, że będziemy głosować opinię pozytywną. A kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Marek Tackowski. Dobrze. Pani Joanna Wośko-Matryba.
Za. Pani Joanna Ośko-Podrywa za. Dziękuję. Szanowni Państwo, jednogłośnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy osiedla Przyjaźń dzisiaj będą zadowoleni bardzo i będą wiedzieli, że idą sprawy w dobrą stronę. Bardzo dziękuję gościom z Biura Architektury. Dziękuję za tą pracę, którą Państwo wykonali. Szczególne pozdrowienia dla Pani Ani, która tutaj bardzo, bardzo długo pracowała u nas w tym urzędzie, to zna doskonale ten temat. Także wiem o tym dobrze, że dbała o to, żeby to wszystko dobrze się potoczyło. Projekt Pani Głównej Projektant też pogratulować chciałem, bo naprawdę ten projekt wygląda bardzo fajnie. To jest to chyba, co wszyscy chcieli zobaczyć. A nie zawsze tak się zdarza. Także bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad, czyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2022 w brzmieniu druku nr 223. I Pani Jufalkowska, bardzo prosimy. Chyba, że Pani Burmistrz chciała, tak, nie wiem, nie? Nie chciała. Bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie materiału. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, w projekcie uchwały Rady zaproponowano zmiany w zakresie dochodów. Chodzi o zmniejszenie planu dochodów w 2022 roku o kwotę 1 142 586 zł, które stanowią wpłaty dokonywane przez deweloperów na odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg. I tak fragmentu ulicy Batalionów Chłopskich kwota 1 064 807 zł. I fragmentu ulicy Olbrachta kwota 77 779 zł. Odszkodowania te zostaną wypłacone w roku 2023. W ramach wydatków bieżących zmiany zaproponowali następujące dysponenci środków. Wydział Oświaty i Wychowania, przeniesienie wydatków między zadaniami i paragrafami w kwocie 374 728 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych. Zwiększenie wydatków o kwotę 60 tysięcy złotych w związku ze zwrotem środków finansowych z dzielnicy Wawer, również z przeznaczeniem na dotacje. Wydział Inwestycji zaproponował przeniesienie wydatków między zadaniami i paragrafami w kwocie 30 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na oczyszczanie urządzeń służących odwodnieniu parkingu znajdującego się przy ulicy Oławskiej, a także zmniejszenie wydatków o kwotę 160 910 zł. Zostaną te środki przeniesione do wydatków majątkowych na rok 2023 do zadania budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ulicy Cokołowej. Ośrodek Pomocy Społecznej zaproponował przeniesienie wydatków między zadaniami i paragrafami w kwocie 167 815 zł. Będą one przeznaczone m.in. na zakup energii, na naprawę samochodu dla Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zakup energii dla OPS-u, zakup materiałów, na usługi pocztowe, na brakowanie dokumentów, wykonanie przeglądów związanych z funkcjonowaniem ośrodka. Zaproponował również zwiększenie wydatków o kwotę 30 219 zł w związku z otrzymaniem środków z odszkodowania. Będą one przeznaczone na zasiłki celowe, a także na wykonanie podlicznika prądu w Owironie. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia wydatków o kwotę 6 tysięcy złotych. Są to środki przyznane z Centrum Komunikacji Społecznej i będą przeznaczone na rozwój wolontariatu w ramach działania Warszawskie Partnerstwa dla Wolontariatu. Wydział Administracyjno-Gospodarczy proponuje zmniejszenie wydatków o kwotę 70 tysięcy złotych i przeniesienie tych środków do poradni specjalistycznej rodzinnej. Zmniejszenie wydatków o kwotę 59 tysięcy i przeniesienie tych środków do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowotnej, a także zwiększenie wydatków o kwotę 123 zł i przeniesienie tych środków z wydatków majątkowych z zadania modernizacja parkingu przed Urzędem Dzielnicy i będą one przeznaczone na zakup drobnego wyposażenia biurowego. Wydział Prawny proponuje zmniejszenie wydatków o kwotę 18 tysięcy złotych i przeniesienie ich do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowotnej. Specjalistyczna poradnia rodzinna, zwiększenie wydatków o kwotę 155 682 zł, które będą przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników poradni.
Zwiększenie wydatków o kwotę 70 tysięcy złotych. Jest to przeniesienie z WAG-u z przeznaczeniem na również wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, a także na prowadzenie superwizji zewnętrznej. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej. Zwiększenie wydatków o kwotę 59 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Klubu Bemowskiego Seniora i Bemowskiej Szopy. Zwiększenie wydatków o kwotę 18 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu i akcesoriów sportowych oraz upominków dla uczestników zajęć prozdrowotnych. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty proponuje przeniesienie wydatków między zadaniami i paragrafami w kwocie 444 581 zł z przeznaczeniem między innymi na zakup komputera, na krzesełka dla dzieci, na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i zakupy artykułów biurowych, na zakup pomocy dydaktycznych, na opłaty za odprowadzanie ścieków i na remont schodów wejściowych w placówkach oświatowych. Zmniejszenie wydatków o kwotę 39 754 zł. Jest to przeniesienie środków finansowych do wydatków majątkowych w 2022 roku, a także zwiększenie wydatków o kwotę 9 880 w związku z otrzymaniem środków z tytułu odszkodowawczego i będą one przeznaczone na zakup artykułów biurowych oraz środków czystości w szkołach podstawowych i w zespole szkolno-przedszkolnym. Zmniejszenie wydatków o kwotę 9812 i przeniesienie tych środków do Wydziału Organizacyjnego Urzędu i Funduszy Europejskich w związku z zakończeniem realizacji projektów unijnych. Zespół KATR również proponuje zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektów unijnych, z tym, że z kwotą 636 zł i również przeniesienie do Wydziału Organizacyjnego. Wydział Organizacyjny w związku z powyższym wnosi o zwiększenie wydatków o kwotę 10 448 zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla przedsiębiorców w ramach cyklu Bemowskiego Przedsiębiorcy i przeniesienie środków między zadaniami i paragrafami w kwocie 1403 zł z tym samym przeznaczeniem. Wydział Ochrony Środowiska, przeniesienie środków między zadaniami i paragrafami w kwocie 12 434 zł. Będą przeznaczone te środki na wykonanie impregnacji przeciwogniowej altany warsztatowo-wypoczynkowej na Forcie Bema, a także zwiększenie wydatków o kwotę 628 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania i będą one przeznaczone na naprawy placu zabaw. Wydział Kultury proponuje zwiększenie wydatków o kwotę 5 tysięcy złotych na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w związku z przyznaniem środków z Centrum Komunikacji Społecznej. Będą one przeznaczone na rozwój wolontariatu w ramach działania Warszawskie Partnerstwa dla Wolontariatu. To jeżeli chodzi o wydatki bieżące wszystko, natomiast wydatki majątkowe na zadaniu budowa Piastów Śląskich na odcinku Osmańczyka-Waldorfa. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie zrealizuje wszystkich zaplanowanych na 2022 rok robót, środki przynosi się na rok 2023 w wysokości 5 362 655 zł. Na zadaniu budowa Waldorfa na odcinku Powązkowska-Bolesława, księcia Bolesława, wnosi się o zmniejszenie limitu wydatków w 2022 o kwotę 1 396 899 w związku z rozwiązaniem porozumienia z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg ze względu na niewywiązywanie się przez ZRIKD z obowiązków wynikających z porozumienia. Zarząd podjął decyzję o realizacji tego zadania i w tej sytuacji środki finansowe przenosi się z 2022 roku na 2023. Na zadaniu budowa ulica Wyki, zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 135 116 zł i przeniesienie tych oszczędności na zadanie budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ulicy Cokołowej na rok 2023. Budowa ulica Moździerzy wnosi się o zmniejszenie w 2022 roku o kwotę 88 521 i przeniesienie tych środków na 2023 rok. Budowa Kleberga, zmniejszenie w 2022 roku o kwotę 173 475 zł i również przeniesienie tych środków na rok 2023. Na zadaniu doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych Fort Bema wnosi się o zmniejszenie w 2022 roku o kwotę 166 530 zł i przeniesienie tych środków do roku, na rok 2023.
Na zadaniu budowa przedszkola przy ulicy Siemiatyckiej, zmniejszenie o kwotę 926 333 zł i przeniesienie tych środków na rok 2023. Rozbudowa szkoły podstawowej nr 341 przy Oławskiej, zmniejszenie w 2022 o kwotę 119 786 zł. I przeniesienie tych oszczędności na rok 2023 do zadania budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy Cokołowej. Na zadaniu budowa szkoły podstawowej 316 przy Szobera. Zmniejszenie limitu w 2022 roku o kwotę 3 665 685 zł. I przeniesienie tych zadań na rok 2023. Plac zabaw u Jana Pawła, modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni, zmniejszenie w 2022 roku o kwotę 161 121 zł. Jest to zadanie z budżetu obywatelskiego. Oszczędności na tym zadaniu przenosi się na rok 2023 do zadania inwestycyjnego budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy Cokołowej, kwotę 141 121 zł. I na doświetlenie 20 tysięcy, kolejnych 8 przejść dla pieszych na Forcie Bama, kwota 20 tysięcy złotych. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów, zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 100 tysięcy złotych i brakujące środki przenosi się z zadania inwestycyjnego budowa filii Bemowskiego Centrum Kultury z 2022 roku. Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych, zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 19 998 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki, a środki będą z wydatków bieżących. Wykonanie bezprzewodowej sieci dostępowej do internetu w przedszkolu nr 216. Jest to nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 14 126 zł i będą one przeznaczone na wykonanie tej sieci w przedszkolu nr 216 przy Androliego. Instalacja klimatyzatorów w przedszkolu nr 417. Wprowadza się też również nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 27 630 zł. Kolejne zadanie to jest zakupy inwestycyjne dla przedszkoli i tutaj zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 22 tysiące złotych i przenosi się te środki na zadanie instalacja klimatyzatorów w przedszkolu nr 417. Kolejne zadanie budowa filii Bemowskiego Centrum Kultury i tak jak już wcześniej mówiłam, zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 100 tysięcy i przeniesienie na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów. Modernizacja amfiteatru wnosi się o zmniejszenie wydatków w 2022 roku o kwotę 395 450 zł i niewykorzystane środki przenosimy na rok 2023. Modernizacja budynku przy ulicy Sobczaka na osiedlu Bernerowo w celu utworzenia miejsca aktywności lokalnej. Zmniejszenie w 2022 roku o kwotę 2940 i przenosimy te środki na 2023 rok. Na zadaniu tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół hali OSIR przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Zmniejszenie w 2022 roku o kwotę 120 tysięcy złotych i przeniesienie tych środków na 2023 rok. Modernizacja parkingu przed Urzędem Dzielnicy, zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 123 zł i przeniesienie ich do wydatków bieżących na rok bieżący. Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy, zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 179 zł w 2022 roku. I będą te środki przeznaczone na zapłatę w 2023 roku. Jeżeli chodzi o to, są wszystkie już zmiany dotyczące zadań majątkowych. Jeżeli chodzi o plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach, to w ramach rozdziału szkół podstawowych wnosi się o następujące zmiany w planie. Chodzi o zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 65 tysięcy złotych. Są to środki z rozdziału stołówki szkolne i przedszkolne. Będą one przeznaczone na organizację wycieczek szkolnych w zespole szkolno-przedszkolnym nr 6, a także zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 79 024 zł w związku z przewidywanym zwiększeniem wpływów wynajmu powierzchni oraz odszkodowania.
Środki planuje przeznaczyć się na zakup tonerów, środków czystości, mebli do sal dydaktycznych. Jeżeli chodzi o plan dochodów gromadzonych w przedszkolach, jest to zwiększenie dochodów o kwotę 917 zł w związku z przewidywanym zwiększeniem wpływów z tytułu wpłaty za zalanie pomieszczenia i środki planuje się przeznaczyć na drobne remonty. Jeżeli chodzi o rozdział licea ogólnokształcące, to tutaj zwiększenie dochodów o kwotę 200 tysięcy złotych w związku z przewidywanym zwiększeniem wpływów z wpłaty rodziców na wycieczki szkolne i również przeznaczamy je na wycieczki szkolne w liceum. I już ostatnia zmiana dotycząca rozdziału stołówki szkolne i przedszkolne i tutaj przeniesienie środków 65 tysięcy do szkół podstawowych i zwiększenie dochodów o kwotę 4050, które będą przeznaczone na żywienie oraz na zakup materiałów biurowych. To wszystkie zmiany w tej uchwale. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, najpierw opinię komisji. Proszę bardzo, Komisja Budżetu i Finansów, pan przewodniczący Artur Zygrzak. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Rewizyjna, pani przewodnicząca Aneta Nowolecka. Komisja Rewizyjna zaopiniowała materiał pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego, pani przewodnicząca Magdalena Gogol. Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji, pani przewodnicząca Iwona Łoboda. Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury, Sportu i Promocji, pani przewodnicząca Anna Wośniska. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Ochrony Środowiska, pan przewodniczący Maciej Bartosiak. Komisja Ochrony Środowiska w zakresie merytorycznym pozytywnie się wypowiedziała. Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych, pani przewodnicząca Joanna Wośko-Matryba. Komisja zaopiniowała pozytywnie z zastrzeżeniem dotyczącym wynagrodzenia pracowników OPS-u i przyjrzenia się możliwości zwiększenia, jak to się mówi, zarobków. Dziękuję. Czyli pozytywnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do wystąpień. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Adam Niedziałek, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałbym z państwa radnych zwrócić uwagę na dwa elementy w tej uchwale, to znaczy na zmianę w wydatkach majątkowych. To jest pierwsza rzecz, to jest zmiana w kwocie, która jest przeznaczona na budowę ulicy Piastów Śląskich, to jest zmniejszenie około 5 300 000 zł oraz na drugą zmianę, czyli zmiana kwoty związanej z rozbudową szkoły podstawowej przy ulicy Szobera, to jest zmniejszenie o kwotę 3 600 000, a tak naprawdę to jest zmniejszenie o kwotę 2 097 000 zł, bo tam jest 1,5 miliona złotych oszczędności. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że zupełnie zaburza to obszar jakby obserwacji realizacji i wielkości budżetu inwestycyjnego w naszej dzielnicy. Proszę zwrócić uwagę na to, że środki, które w tej chwili widnieją w budżecie inwestycyjnym, to jest na poziomie 5 milionów złotych, ponad 6 milionów złotych na budowę ulicy Piastów Śląskich. One widniały w tym budżecie do 16 listopada, kiedy to dzisiaj mamy 16 listopada i w tej chwili przygotowujemy to, żeby Rada Miasta zdjęła nam te pieniądze i przeniosła je na przyszły rok. Czyli w praktyce co? Cały rok chwaliliśmy się, jak to dużo pieniędzy mamy do wydania w tym roku na inwestycje.
Po czym w połowie listopada zorientowaliśmy się, że te inwestycje są nierealne do zrobienia i na koniec listopada przenosimy te pieniądze, czyli tak naprawdę mamy taki ukuty termin tutaj w dzielnicy, realizacja przez zdejmowanie, czyli realizujemy zadanie poprzez zdjęcie go z planu do realizacji. Więc zdejmujemy te 5 milionów i przenosimy je na przyszły rok. I teraz jaki będzie dalszy efekt takich działań? Znaczy po pierwsze, będziecie Państwo wykazywać jako zarząd, że oczywiście plan inwestycyjny został zrealizowany w 99,9%, bo przypominam, że omówienie realizacji planu odnosi się do planu, do kształtu planu, który mamy na koniec roku, czyli mamy plan po zmianach, które w tej chwili wprowadzamy. I to jest pierwsza manipulacja, a druga manipulacja, która jest jeszcze groźniejsza, to jest taka, że te same pieniądze będziemy pokazywać mieszkańcom jako budżet inwestycyjny dwa razy. Dlatego, że dokładnie te 5 milionów złotych, które w tej chwili przez cały rok widniało i którymi zarząd chwalił się jako pieniędzmi zdobytymi na inwestycje w dzielnicy Bemowo, wisiały sobie w tym zadaniu, a teraz dokładnie te same pieniądze, czyli te 5 milionów będą sobie wisiały. Selficzki już zrobione, panie burmistrz? Panie radny, przepraszam, ale proszę wrócić do. Ale jak już ktoś robi selfiki, to już jest, to już panie do ściany radny, doszliśmy. Ja prowadzę to posiedzenie. Ja wiem. Akurat ale nie widzę, co tam się dzieje za tym. Za słupkiem nie widzi pan, bo ale mnie pan za słupka widzi dobrze. No, dobra, właśnie. Pan kontynuuje, już dajmy spokój. Proszę bardzo. Rymują, cholera. Więc wracając. Więc druga manipulacja polega na tym, że pokazujemy te same pieniądze dwa razy i się nimi chwalimy. Można by powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju rolowanie tych pieniędzy. No i teraz pytanie, ile razy my tak jeszcze tymi samymi pieniędzmi będziemy się chwalić. Tutaj troszkę jest uczciwości, no bo przynajmniej zostajemy na tym samym zadaniu, a nie przenosimy to w ogóle na inne zadanie. Chociaż z tego co wiem, to po ulicy Piastów Śląskich kolejne ulice czekają na remont, a w tym tempie to poczekają jeszcze z 15 lat, no bo to jest mniej więcej takie tempo. Byłoby to śmieszne, gdyby nie jest to straszne. Jakby efektem ubocznym tych wszystkich działań, o których tutaj mówię, jest to, że mamy fatalną dynamikę w ogóle inwestycji w dzielnicy. Zajmujemy się głównie przenoszeniem pieniędzy na kolejne lata, co najlepiej widać na inwestycji, która powinna być najbardziej sztandarową inwestycją w naszej dzielnicy, czyli na budowie szkoły na Chrzanowie, która to nie jest budowana i trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tej kadencji już zbudowana nie zostanie. Szanowni Państwo radni, bardzo proszę o wysłuchanie pana radnego. Proszę o skupienie, proszę zaprzestać rozmów. Proszę bardzo. W zasadzie to skończyłem, panie przewodniczący. Dziękuję za to upomnienie. Nie wiem, co jest straszniejsze. To, że nikt nie słucha, bo już chyba wszyscy z koalicji wiedzą, że tak jest i po prostu tak zawsze było i tak musi być. No te uśmiechy też to potwierdzają, tak? Że no tak robimy i co nam zrobicie, nas jest więcej, panie prawda? Radny, no, ale bardzo pana proszę, bez wycieczek dziękuję osobistych. Nie ma sensu. To jasna sprawa jest, że jeżeli się realizuje inwestycje, to generalnie czasami po prostu inwestycje mają swoje problemy i są niekiedy przesuwane na inny okres. No i mamy tutaj taką sytuację. No to nie jest sukces przecież. Przecież o tym wiemy. No to nie musi pan już się pastwić. No, natomiast problem polega na tym, że trzeba to zrealizować. No i niech pan trzyma kciuki, żeby to jednak się udało w przyszłym roku, a nie za 15 lat, jak pan to powiedział. Panie przewodniczący, ja trzymam kciuki ile mogę, tylko że w tej kadencji już szkoły nie zbudujemy. A w tym basenie, co mieliśmy popływać, to nie popływamy. I to jest się jeszcze okaże, to się jeszcze okaże. Dobrze, proszę bardzo, pan Wojciech Klarzyński. Dziękuję bardzo. W budżecie przedłożonym nam projekcie zmian na 22 rok zarząd próbuje dokonać sprytnej kombinacji. Chce wykreślić znajdujące się w budżecie 22 roku 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na budowę Domu Kultury. A przypominam, miesiąc temu radni odrzucili projekt budżetu na 23 rok. Nie zgodzili się z powodu wykreślenia przez zarząd 4 900 000 na budowę właśnie Domu Kultury. Dali wyraźny sygnał, że chcą normalnego, wielofunkcyjnego Domu Kultury, takiego jak w innych dzielnicach Warszawy. I teraz jeśli my radni zagłosujemy za tym wykreśleniem 100 tysięcy złotych, to pośrednio zgodzimy się z rezygnacją budowy Domu Kultury, bo nie będzie już żadnych pieniędzy na ten cel. Odbieramy sobie nadzieję, że on kiedyś zacznie powstawać. W Warszawie powstają domy kultury, normalne, z pełnym wyposażeniem, to znaczy też z salą widowiskową,
Ostatnio w październiku jest otwarty nowy Dom Kultury w dzielnicy 50 tysięcy mieszkańców z salą widowiskową na 400 osób. Rozumiem, że nie ma śladów na dokumentację napływalnie. Nie została ona chyba zaktualizowana. To jest taka wersja po nas choćby potop. Ta kadencja państwa się skończy i będą potrzebne do prowadzenia inwestycji jakieś wstępne materiały. I tutaj państwo unikacie. Oczywiście ten projekt pływalni byłby i tak aktualny w następnej kadencji, ale na razie nie mamy projektu. A tak na marginesie, wrzucacie pieniądze na szkołę na Chrzanowie jak do pieca spalający śmieci, bo wiecie, że to już nie wy tę szkołę zbudujecie. Reasumując, sprzedaż, wykonanie inwestycji w tym roku będzie około 25 milionów w stosunku do 45 planów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pan burmistrz Krężak chciał, tak? Nie, już rezygnował z głosu. Pan Maciej Bartosiak, bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, ja bym poprosił o troszkę więcej informacji związanych z modernizacją amfiteatru i przenoszonymi środkami w kwocie prawie 400 tysięcy na kolejny rok. Dlaczego się nie udało w tym roku zrealizować inwestycji? Jakie były przeszkody ku temu i jaki jest plan działania na przyszłość? Pan burmistrz Gęziak, bardzo proszę. Czy pani dyrektor chciała, tak? Panie dyrektor, zapraszamy tutaj. Na mównicę zapraszamy, tak, tak. Szanowni Państwo Radni, chciałam poinformować, że przynosimy tą kwotę, gdyż w tym roku została przygotowana kompleksowa dokumentacja dotycząca modernizacji amfiteatru. W tym roku jeszcze chcemy ogłosić przetarg na koniec roku, natomiast rozstrzygnięcie nastąpi w przyszłym roku i dlatego te środki przenosimy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Jeżeli nie, to będziemy głosować uchwałę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Marek Tackowski. A chcesz zagłosować? A chce Pan zagłosować? To może Pan analogowo. Tak, dobrze. Okej. Okay. Pan Adam Niedziałek, też ta sama sytuacja? Przeciw. Czyli za. Pan Adam Niedziałek przeciw, tak? Dobrze. Znaczy nie dobrze, ale rozumiem. Pani Anna Wośko-Motryba? Za. I to rozumiem. Dziękuję bardzo. Za 13 radnych, 5 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad, czyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian załączniku dzielnicowego nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2022, środki na oświatę w brzmieniu druku nr 222. I tutaj znowu pani skarbnik, tak? Bardzo proszę, pani Małgorzata Liufa-Falkowska. Bardzo proszę. W projekcie uchwały zaproponowano zmianę Wydziału Oświaty i Wychowania. Chodzi o zwiększenie wydatków o kwotę 224 500 zł. Będą one przeznaczone na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, a te środki pochodzą m.in. z Wydziału... Przepraszam Państwa, bardzo proszę Państwa radnych o to, żebyśmy nie prowadzili dyskusji na sali plenarnej, tylko sobie ewentualnie możemy przejść w kuluary i tam porozmawiać. Bardzo proszę.
Pochodzą te środki z Wydziału Inwestycji w kwocie 179 500 zł, z Wydziału Prawnego kwota 10 000 zł i z Wydziału Budżetowo-Księgowego kwota 35 000 zł. Wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz opinie komisji i tak Komisja Budżetu i Finansów, pan Artur Zygrzak. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja rewizyjna, pani przewodnicząca Aneta Nowolecka. Pani przewodnicząca Nowolecka zaginęła. Kto z komisji przedstawi opinię? Proszę jeszcze raz pan Artur Zygrzak. Komisja rewizyjna zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego, pani przewodnicząca Magdalena Gogol. Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji, przewodnicząca Iwona Łoboda. Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych do zabrania głosu. W związku z powyższym będziemy głosowali projekt uchwały. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Iwona Łoboda. Iwona Łoboda za. Pani Aneta Nowolecka. Nie widzę. Pan Kazimierz Czerba. Za. I pani Anna Wośko-Matryba. Za. Dziękuję. Kończymy. Za 20 radnych, nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku, czyli interpelacja, zapytania radnych. Czy ktoś z państwa ma interpelację, zapytanie? Nie widzę, w związku przechodzimy do kolejnego punktu, czyli wolne wnioski, informacje. Następna sesja zaplanowana jest na 7 grudnia. To taka informacja z mojej strony. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, to zamykam obrady. Dziękuję bardzo. Do widzenia.